panowie, co jest? Proszę. Odliczanie będzie od 10 do 0, ostatnie 3, 2, 1 już będzie w ciszy. Witamy wszystkich na oficjalnym ważeniu oraz losowaniu przed najbrutalniejszym i najbardziej ekstremalnym turniejem w Polsce, czyli Galą The War. Jest wraz ze mną sędzia główny Michał Wlazło, organizatorka Lena Domańska oraz nasze piękne Ring Girls. Pamiętajmy, że Gala The War jest już jutro, w piątek 11 czerwca, tylko w systemie pay-per-view. Dostęp do gali możecie wykupić na stronie www.thewar.com. PL. Drodzy Państwo, The War to dwa turnieje. Jeden odbędzie się w formule MMA, jedna nieograniczona czasowo runda i 50 tysięcy złotych jako główna nagroda. Drugi turniej to wielka bitwa ekip, w którym o 150 tysięcy złotych zawalczą cztery ekipy. Boks oraz łokcie, jedna runda do samego końca. Zanim jeszcze rozpoczniemy ważenie, chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom. Charakterni, Budrem Stal, Piotrkowski Transport, Diety od Brokuła, Look Center, Eko Radom, Autoster, Czuber, Skiba, Angbud, Janus, Raftech, Autospa Guzik, Niew Group, Szalbud, Domicher, Explosion, Ilegatore, GG Transport oraz nasi patroni medialni MMA.pl, Strefa MMA oraz Stadionowi Oprawcy. A teraz czas na losowanie pierwszych ekip, które zawalczą na jutrzejszym turnieju. Panie i panowie, Sitowie! Zapraszamy ekipę. A naprzeciwko nim staną. Elana i Stal. Panowie, zapraszamy was do face to face. Oraz do pozycji bokserskiej. Dziękujemy. W kolejnym starciu ekip zmierzą się. Górnik Wałbrzych a naprzeciwko Górnika staną Sportowa Wisłoka Dębica. Zapraszamy do face to face. I pozycja do walki prosto do naszych widzów. Drodzy Państwo, Gala The War już jutro tylko w pay-per-view. Dziękujemy. A teraz przystąpimy do losowania par turnieju 1 na 1.
Denis, zapraszamy cię na scenę. Drodzy Państwo, Gala The War to dwa turnieje po raz pierwszy w Polsce. Walki 3-3, tylko w systemie pay-per-view. www.thewar.pl. Już w piątek, 11 czerwca, godzina 19. Gala The War będzie najbardziej ekstremalnym wydarzeniem tego typu w Polsce. Dwa turnieje podczas jednej nocy. Przystępujemy do losowania. A w pierwszej walce zmierzy się Adam Wiking Biegański. Wiking na wagę wnosi 110 kg. Zaraz dowiemy się, kto stanie naprzeciw Wikinga. Panie i panowie, naprzeciwko Wikinga stanie Dominik Jinx Szymczak! Kilogramów dla Jinxa! Zapraszamy do face to face. I panowie, pozycja bokserska, zapraszamy. Gala The War już jutro o godzinie 19, tylko w systemie pay-per-view. www.thewar.pl. Dziękuję panowie. Czas na kolejne starcie. A w nim Arkadiusz Aras Dębiński. Osiemdziesiąt jeden kilogramów. A jego przeciwnikiem będzie... Dawid Żołnierz Skowroński. Dziewięćdziesiąt jeden kilogramów dla żołnierza. Prawdziwie sportowe zachowanie. Już jutro, moi drodzy, Gala The War. Zapraszam panowie do pozycji. Dziękujemy. W kolejnym starciu Gali War zmierzą się Michał Komandos Więcławski. Drodzy Państwo, 93 kg dla Komandosa. A jego przeciwnikiem będzie... Sergiusz Zając! Dziewięćdziesiąt osiem kilogramów. Zapraszamy do face to face. Już jutro dwa turnieje w najbrutalniejszej formule w Polsce. Dziękuję panowie. I pozycja do walki.
Dziękujemy. W kolejnej walce zmierzą się. Drodzy Państwo, ten zawodnik nie mógł dojechać nasze ważenie. Zobaczymy go dopiero jutro na turnieju. Dawid Grom Rachwał! Ale teraz zastąpi go jego przyjaciel. Dziewięćdziesiąt kilogramów. Jego przeciwnikiem będzie Nazar Młot Onyszenko. Osiemdziesiąt osiem kilogramów. Dziękujemy. Drodzy Państwo, przypomnijmy jeszcze zasady jutrzejszej gali. Dwa turnieje. Jeden to turniej ekip. Boks plus łokcie. Gwarantowane emocje. Drugi z nich to turniej 1-1 w formule MMA. Jedna nielimitowana czasowo runda. Gala The War już jutro, tylko w systemie pay-per-view. www.thewar.pl